dzisiaj przychodzimy na tę Eucharystię, by dziękować za to, co dokonało się 99 lat temu. Za to, o czym marzyło wiele pokoleń Polaków. Co dokonało się jako cud wskrzeszenia niepodległej Rzeczypospolitej. I fenomenem tego, co dokonało się 99 lat temu, było to, iż bardzo wielu prawdziwie uwierzyło, że są wolnymi, że w wolności mogą dokonywać wielkich rzeczy. Witam Państwa na uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Kutnie. To wielkie polskie święto obchodzone jest co roku 11 listopada na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Dzisiejszą uroczystość obchodzimy w 99. rocznicę tych wydarzeń. Dzień 11 listopada 1918 roku jest symbolem spełnionej nadziei wielu pokoleń Polaków, którą zawarł Józef Wybicki w swoim Mazurku Dąbrowskiego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi. Bądź odważne, w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny niech będzie jak morze. Ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych. Stajemy dziś do apelu na placu Marszałka Piłsudskiego, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków.